To, co zdaniem ministra Czarnka wdziera się do szkół i na uniwersytety, jest zwłaszcza na uczelniach wyższych obecne od dawna. Gender, bo o nim mowa, to płeć kulturowa czy też psychospołeczna i część tożsamości płciowej każdego z nas. Tutaj uwaga, minister Czarnek też może być opisany w kategoriach gender. To, czym zajmujemy się na uczelniach wyższych, czyli gender studies, to po prostu badania nad nami samymi, nad naszą tożsamością płciową. Gender pomaga zrozumieć rolę kobiet i mężczyzn i wynikające z uwarunkowań kulturowych. To, co wdziera się na uniwersytety i do szkół, pozwala lepiej zrozumieć siebie samych i naszą kulturę i kulturę innych regionów, tak? Ponieważ gender studies pozwalają obalić stereotypy narosłe wokół płci, zrozumieć, że to, co w Europie uważamy za typowo kobiece, w Azji czy Ameryce Południowej takim już być nie musi. Kategorie właściwe dla badań nad płcią psychospołeczną pozwalają też zrozumieć, że wieloletnia dominacja mężczyzn, m.in. w sferze polityki, nie wynika z naukowych badań, a jedynie z przemocy symbolicznej, reguł narzucanych kobietom i krzywdzących stereotypów. To samo zresztą dotyczy gejów i lesbijek, osób transpłciowych, niebinarnych, które powinny być pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ważne jest też, że badania z perspektywy właśnie płci kulturowej, czy właściwie spojrzenie z tym związane na literaturę, na kulturę, jest coraz częściej obecne w szkole i pomaga tak naprawdę dziewczynkom i chłopakom określić siebie wcześniej i w lepszy sposób, czy też na przykład podjąć decyzję w sprawie kierunku studiów. Dzisiaj już nie rozumiemy Politechniki i pójścia na Politechnikę jako typowo męskiego zajęcia. Coraz częściej są tam obecne dziewczyny i jest to jak najlepsze zjawisko. A to, że niektórzy reagują na nie negatywnie, należy po prostu nazwać seksizmem wynikającym z błędnych stereotypów. Warto sobie też uświadomić, że gender to nie ideologia i ideologię z tego pojęcia zrobiła prawica. W literaturoznawstwie zaś genderyzm, cytując pana ministra Czarnka, pomaga zrozumieć zarówno współczesne teksty, jak i te dawne, na które możemy spojrzeć z innej niż dotychczas perspektywy, niekoniecznie patriarchalnej i przemocowej. A gdyby nie genderyzm, nawet jeżeli tak nie nazywany, nie mielibyśmy dzisiaj praw wyborczych kobiet, czy nie doszłoby do depenalizacji homoseksualizmu?